Teraz dusza moja jest zatrwożona i co powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Ewangelia Jana 12:27. Stan wewnętrznego rozdarcia. Im bardziej Syn Boży przybliżał się do Jerozolimy, tym większym stawał się cień krzyża padający na jego drogę. Cierpienia wynikające z przeczuwania tego, co tam na Golgocie wkrótce się stanie, stale przybierały na sile. Z jednej strony przerażony, jakby uciekał ze strachem, z przedstycznością, z grzechem oraz przed tym, co oznaczało być opuszczonym przez Boga, ponieważ grzech był dla niego w swej istocie czymś absolutnie obcym i obrzydliwym. Z drugiej zaś strony chciał za wszelką cenę wykonać wolę swego Ojca, a nas wyratować przed wiecznym potępieniem. W swojej modlitwie wyraża wewnętrzną udrękę, jaką przeżywa, jak również zrozumiałe życzenie, aby być wyratowanym od tej godziny. Jeśli chodzi o krzyż, to istniał tylko jeden. Tylko jeden, który mógł go zrozumieć, był to jego Ojciec, który podążał z nim ku Golgocie. Do niego to zwracał się i otwierał przed nim jedynie swoje serce. Żadnej z naszych udręk nie możemy porównać z tym, co stanęło przed duszą Syna Bożego, gdy szedł na Golgotę. Mimo to uczymy się ze słów modlitwy, którą wypowiedział do swego Ojca, kilka bardzo zasadniczych rzeczy. Może się zdarzyć, że znajdziesz się w takiej sytuacji, w której nie będziesz już wiedział, o co powinieneś się modlić. Co wtedy zrobisz? Właśnie w takich okolicznościach możesz swoje serce całkowicie otworzyć przed Bogiem i powiedzieć Mu o tym, co czujesz i co dzieje się w Twoim wnętrzu. Możesz modlić się również i o to, żeby Bóg darował Ci miłosierdzie i wyratował Cię na przykład z trudnych okoliczności przytłaczających Ciebie ciężarów. On wprawdzie nie obiecuje Ci tego, że Twoją modlitwę wysłucha w dokładnie taki sposób, jak sobie wyobrażasz. Zapewnia Cię jednak, że w takich okolicznościach Jego pokój, ten, którego nic nie może i nie jest w stanie wzruszyć, będzie strzegł Twego serca. Tak obiecuje nam Słowo Boże w liście do Filipian 4, rozdział 6, werset. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Ewangelia Jana 12:27. Częstokroć Bóg bardziej jest uczczony przez to, że zamiast zmienić okoliczności, udziela nam stosownej łaski i miłosierdzia swego, abyśmy w pośród tych okoliczności mogli oddać Mu chwałę przez zaufanie do Niego oraz przez wytrwałość. Apostoł Paweł trzykrotnie błagał przed tronem łaski Boga o to, aby cierń, który został wbity w jego ciało, został usunięty. Syn Boży miał jednak wyższy cel na uwadze. W odpowiedzi wyjaśnił swemu słudze, że zamiast zmienić okoliczności, udzieli mu większej wszelkiej łaski, której potrzebował ten apostoł, aby uczcić Boga w stanie swojej słabości. Tak jest przecież zakomunikowane w drugim liście do Koryntian, rozdział 12, wersety od 9 do 10. U tronu łaski można otrzymać zarówno miłosierdzie, jak i również łaskę.
Obu tych rzeczy Bóg udziela w najwłaściwszym momencie ku pomocy i nigdy nie przychodzi za późno. Czasami do tego stopnia jesteśmy przytłoczeni, widząc cierpienie, jakie grzech wniósł na świat, że zupełnie nie wiemy już, jak i o co się modlić. Mimo to jednak dokładnie w takich okolicznościach sam Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A te westchnienia dla Boga najlepiej są zrozumiałe, o czym możemy przeczytać w Rzymian 8:28. Sam nasz Pan płakał przy grobie Łazarza i westchnął głęboko w duchu, o czym czytamy w Ewangelii Jana 11, rozdział 33 werset. Nawet jeśli wkroczysz w sytuację, w której będziesz głęboko przytłoczony tak bardzo, że nie będziesz już wiedzieć, jak się modlić, jednej rzeczy możesz być całkowicie pewien. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, bo tak mówi nam przecież Słowo Boże w Rzymian 8:28. Kiedy po raz ostatni wziąłeś sobie na to czas, aby Bogu powiedzieć o wszystkim, co ci leży na sercu? Porównaj Filipian 4:6, aby w ten sposób swoje troski i ciężary złożyć na Niego? Poucz się ze Słowa Bożego z Psalmu 55:23 i pierwszego listu Piotra 5:7. Jak często modlisz się o to, aby Bóg zmienił okoliczności, w jakich tkwisz, a jak często, aby w tych właśnie okolicznościach odmienił cię? Ufaj, że wobec każdej udręki, jaką dopuszcza Bóg, ma On dobre zamiary i że udzieli ci wszelkiej łaski, której potrzebujesz, abyś mógł uczcić Go w pośród trudnych okoliczności. I w pośród trudnych prób życia.